Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem piwo z browaru Funky Fluid. Już tam ktoś się odzywał, czy przypadkiem nie będę robił takich degustacji. No, jak powiedziałem, jak tylko znajdę piwo, to zrobię. No i robię. Nie robię. Jest Funky Fluid, Vegan IPA, 6,5% alkoholu, 16 BLG. Soczysta, mętna IPA o intensywnym aromacie owoców cytrusowych i tropikalnych z delikatną goryczką dzięki użyciu szczodrych ilości nowofalowych chmieli. Wszystkie składniki użyte w produkcji tego piwa są w pełni wegańskie. Zawiera słód jęczmienny, słód pszeniczny, płatki owsiane, płatki pszenne. Piwo jasne, niefiltrowane i pasteryzowane. Tyle wiemy. Ładna etykieta. Niezbyt skomplikowana. I o to chodzi. Dla weganów jest to ważne. Dla nieweganów to nie ma znaczenia. Wszystkie wegańskie produkty są warte spróbowania. Ale jeśli chodzi o piwo, to większość piw jest wegańskich, także nie ma problemu. Piana. Od razu jak nalałem, była duża, drobną pęcherz rzykowa, troszkę taka ekli w kolorze. No teraz zdążyła już opaść, ale zostało trochę suchej piany na szkle. Jasne, zamglone z daleka przez całą grubość szkła, prawie że pomarańczowe. Aromat bardzo owocowy, cytrusowy, z domieszką owoców egzotycznych. Bardzo fajny koktajl. Taki bardzo soczysty, przyjemny, z lekką słodyczą. Fajne. Naprawdę fajne. Przejdźmy do smaku. Wasze zdrowie. Piwo jest pełne. Takie aksamitne, przyjemne, delikatne, ale zarazem bardzo soczyste, pełne owocowości, cytrusów, owoców egzotycznych. Tu się dużo dzieje i jest też niewielka goryczka. Goryczka jest taka podbita troszeczkę tym grejpfrutowym albido. Fajna taka goryczka. Z nieco zestawowymi akcentami, może nieco ziołowych akcentów. Bardzo przyjemne i bardzo delikatnie kończąca się goryczka. Bardzo fajnie. Także piwo jest naprawdę przyjemne, łatwo pijalne, odświeżające, nawet bym powiedział, że takie energetyzujące, bo naprawdę odczuwa się od razu wielką przyjemność z picia tego piwa. To jest to, a zarazem niedelikatne. No super. Alkohol 6,5%, niewyczuwalny całkowicie. Bardzo fajne piwo. Także warto spróbować, jeżeli tylko możecie. Kupiłem w Polsce w Lidlu. Super, za niewielkie pieniądze. Także dobra rzecz. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podoba, tak jak podoba mi się to piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał każdy nowy film na kanale, także będziecie na bieżąco, no a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. No pamiętajcie, przesyłajcie linki do przyjaciół. Czemu nie? Oni też chcą to zobaczyć. Wasze zdrowie.